Raz. Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku, w którym zabiorę Was na teren Gór Świętokrzyskich. Tam udamy się do miejscowości Święta Katarzyna, gdzie pozostawiamy pojazd na parkingu przy zespole klasztornym sióstr benedyktynek. Mijamy źródełko, potem tak zwane kolanko i dochodzimy na Łysicę. Powiem Wam, że szlak jest troszkę inny jak wszystkie, jest tam bardzo dużo gołoboży i bardzo fajnie się prezentuje. No na pewno warto chociaż raz tam pójść, jest krótko, sympatycznie, ale uwaga, dosyć stromo. Gotowi? Zaczynamy! No, moje Fiat Olgini już zaczaśnięte. Tak przypominam tylko o subach, lajkach, komentach, udostępnianiu. Niech kanał się rozwija, to może kiedyś na nagrania będę podjeżdżał czymś nieco bardziej prestiżowym, ale póki co przyspieszymy odrobinkę, tak żeby Wam się tutaj nie nudziło. Początek jest z takiego trochę dzikiego parkingu. O, patrzcie jak teraz zasuwam. Przy takim kompleksie sióstr benedyktynek. Jest tam klasztor, jest tam kościół. No i tu ptamy sobie. Na razie jest tutaj dosyć płasko. I myślę, że aż tak do samego źródełka mamy całkiem płasko. Wstęp jest tutaj płatny, to o tym też pamiętajcie. Z tego co pamiętam była płatność kartą, więc tutaj raczej nie ma z tym problemu. No i jak widzicie znów rodzinka w komplecie. Oczywiście musiałem znaleźć miejsce do parkowania, a jak wiadomo weekend, wakacje jeszcze, więc ciasnawo, ale udało się. 2 kilometry. Nie, dziękuję. A się okaże, czy wejście jest darmowe, czy nie. No, zdecydowanie się okaże. Już wiemy, że płatne. No tu jeszcze może na wstępie dodam, że Łysica jest to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Wznosi się on na wysokość 614 metrów nad poziomem morza. Znajduje się on w zachodniej części Łysogór. Jak widzieliście, tutaj wychodzimy właśnie ze Świętej Katarzyny, tak się ta miejscowość nazywa. No i jest to szczyt należący do Korony Gór Polski i leży na obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, do którego właśnie wchodzimy. No kilka lat, ze 3 lata temu na pewno, albo 2. To jeszcze była jakaś chyba studnia czy źródełko po drodze, coś było takiego. Jak jedę bilety, ile to tam? 27? O kurczę, 27 zł za 2 normalne i 2 ulgowe. Ale tu się coś pojawiło, nie było tego na pewno. Ale to po lewej, tu nie kojarzę, to są nowe belki. Nie kojarzę tego.
A, jest to źródło świętego Franciszka. No i minęło chwil kilka, my docieramy do źródła świętego Franciszka, które ma stałą temperaturę i nigdy nie zamarza. Związana jest z nim legenda świętokrzyska. Wiadomo, dwie siostry zakochane w tym samym rycerzu. Zazdrość, wielka burza, pioruny, mury rozsypane na gołoborze, wielkie łzy spływające i tworzące źródło. No, podlinkuję wam może w opisie, tak będzie lepiej. 1641, kapliczka. To jest XVII wiek. Kapliczka. Akurat trafiliśmy, że tego dnia kosiarze umysłów obkaszały trawnik wokół tego źródełka, więc no ciężko tam pokontemplować, więc idziemy kawałeczek dalej do XVII-wiecznej kapliczki. Ten kościółek został zbudowany w 1641 roku, a jego patronem jest, podobnie jak i źródełka, święty Franciszek z Asyżu, który żył na przełomie XII i XIII wieku. No coś tam spróbowałem zerknąć do środka. Ponoć kiedyś jeszcze były tam zbudowane dwie takie cele pustelnicze. Nie wiem, czy one tam jeszcze są. Bo tam, jak widzieliście, zapewne jedna z tych frontowych kolumn to taka już jest dosyć mocno sfatygowana, ale na razie się to jeszcze trzyma. No nie, na razie tam jest puściutko, czyli pewnie gdzieś te pustelnie były obok dobudowane, bo to było w ramach tego pierwszego kościółka. A on pewnie jeszcze był przebudowywany przez te wszystkie lata, odnawiany i tak dalej, więc najwyraźniej tych celi tutaj już nie ma. No i tak jak już wcześniej mówiłem, po minięciu tego źródełka i kapliczki świętego Franciszka zaczynamy dosyć mozolnie zdobywać wysokość. Do przejścia mamy około 2 km, więc odcinek jest taki no sympatyczny i niedługi. Natomiast podejście na tym odcinku mamy 246 metrów w pionie. Dla zainteresowanych po podliczeniu zdobędziecie tutaj 5 punktów GOT, więc do książeczki można sobie coś tam zawsze dopisać. Piecząteczki są w kasach biletowych, ale również fajna sprawa, jest fajna pieczątka u góry na szczycie Łysicy. Ale to jeszcze wam pokażę u góry. No nie było. Pojawiły się schody, bo to były takie korzenie bardziej, mi się wydaje. Jak zapewne zauważyliście, na początku tutaj towarzyszą nam dosyć mocno rozbudowane ułatwienia w postaci wygodnych schodków, są one szerokie, ale tak ogólnie powiem tylko, że to, po czym teraz idziemy, w ogóle nie zwiastuje tego rumoszu, który na nas czeka. Wtedy jak tu szliśmy, to padało, ale tu w ogóle nie było czuć tego deszczu. Mrzawka była. No i tutaj potwierdzam, las jest na tyle gęsty, że nawet jeżeli trafi się wam jakiś tutaj deszczyk, to nie zrażajcie się, bo może wcale go nawet nie odczujecie za bardzo. Tutaj jak widzicie, cały czas szlak jest otoczony takimi dużymi belkami. Zapewne chodzi o to, żeby nie rozchodzić szerokiego płacia lasu. Mamy się tutaj kierować mniej więcej taką, powiedzmy, ścieżką. Tutaj już jest coraz więcej głazów, a potem będzie ich jeszcze więcej. Za kolankiem zaczyna się prawdziwa zabawa. No ale ten szlak już tu fajnie wygląda, tak inaczej jak te wszystkie. Takie rumowisko. No. Tu już nie ma ani schodków, nic, tylko rumosz.
Co tak zdychasz? Tylko 2 kilometry mamy do przejścia. To jest jedna z takich krótszych wycieczek. Czyli generalnie widać tutaj dosyć mocno rozbudowaną infrastrukturę w postaci tych belek, takich stopni, które mają sprawiać, że woda troszeczkę wolniej przepływa. Są też licznie przekopane rowy odprowadzące wodę w głąb lasu. Są też te takie belki na podpórkach, które są nazywane tak zwane potykacze, które utrudniają po prostu ruch pieszych w tym miejscu i dlatego piesi mają chodzić sobie po prostu poza tym miejscem. Wszystkie te zabiegi, czyli te progi przeciwerozyjne oraz potykacze, mają ograniczyć i spowolnić erozję gleby, która polega na wypłukiwaniu tej gleby i odsłanianiu całych takich wielkich systemów korzeniowych, co też nie jest dobre dla drzewostanu. A to będzie pewnie tutaj w jednym miejscu widać. Tu była chyba jakaś tabliczka jeszcze ze zwierzęciem jakimś. Tam kawałek dalej. No jak widzicie, tak jak mówiłem, pojawia się nam tutaj coraz więcej tych kamieni i na to również zwracam uwagę nie bez przyczyny, ponieważ teraz wiadomo, jest ładna pogoda, wszystko jest fajnie. Natomiast jeżeli by się trafiła wam jakaś taka mocno deszczowa pogoda, to te wszystkie kamienie zaczynają się robić trochę bardziej śliskie i mogą stanowić pewnego rodzaju niebezpieczeństwo poślizgnięcia, tak więc wtedy wibramy nie zaszkodzą. Zresztą generalnie nigdy wibramy nie zaszkodzą. Jak widzicie, dziewczyny elegancko dają sobie tutaj radę. Pomimo tego, że niektóre stopnie są naprawdę dosyć wysokie, jak na dziecko, ale tyle do przodu. Już niedługo tutaj czeka nas taki ostry zakręt w lewo tego czerwonego szlaku. Będzie to tak zwane kolano, kolanko. Jak zwał, tak zwał. Tam jest też miejsce wyznaczone, gdzie można sobie uciąć taki krótki odpoczynek, coś zjeść. Bo wiadomo, nie jest to tutaj wyścig z czasem jak w Tatrach Wysokich. Jest to krótki spacerek, taki o charakterze rodzinnym, więc naprawdę spieszyć się tam nie ma co. Podziwiać przyrodę, podziwiać i jeszcze raz podziwiać. No tutaj jeszcze jak widzicie, przez korony drzew bardzo przyjemnie przebija nam się tutaj słoneczko. Tak więc mamy tutaj jednocześnie piękną pogodę, a z drugiej strony taki przyjemny cień, który daje nam ten mocno rozbudowany drzewostan. No i kiedy na trasie mijacie taki mały szałasik, to znaczy, że doszliście właśnie do tego ostrego zakrętu w lewo. Według map tam w prawo idzie jeszcze jakaś ścieżka, natomiast nie jest ona oficjalnie wytyczona. Tak więc kierujemy się tutaj w lewo szlakiem. Macie tutaj liczne ławeczki, na których można sobie odpocząć i od tej pory zaczyna się tutaj taka naprawdę mocno usiana
głazami nieregularnymi ścieżka od tego właśnie kolanka. Tak ja mówię, tutaj można sobie spokojnie klapnąć na czterech literkach, chwilę dychnąć i lecimy dalej. Podskakujesz, jabłka skaczą w plecaku. No. Tu wszędzie są kamienie, więc można iść normalnie. Jakaś informacja. Puszcza jaka? A, znowu puszcza jodłowa. Nie, to jest ta popielica. To co wam mówiłem, że jest tutaj. Ale to jest popielica. Mówiłem, że jest tutaj jakiś ten. Widzisz to oczko, które mówisz? Tak, tylko to było w innym miejscu. Tam na zakręcie było, gdzie kolanko. Przenieśli to teraz tutaj. No, to zdjęcie popielicy było niżej, 2 lata temu. Mówiłem wam właśnie, że będzie coś dla was. To musicie iść obserwować dziuple, to może gdzieś będzie popielica. No nie sądzę, żeby chciała być przytulana przez dzieci. Albo całowana, co gorsza. Będzie musiała, bo jest mała. No tutaj tylko leciutko zaspoileruję, że jeżeli chcesz wraz z nami znaleźć taką popielicę, to pozostań na tym filmie, bo będziesz miał taką okazję. W kilku miejscach udało nam się je dostrzec, ale nie wyprzedzajmy tutaj faktów. Poczekacie, zobaczycie. Stańcie sobie tutaj. Uwaga! Już niedużo.
Zwróćcie uwagę, jak wszystkie trzy dziewczyny żwawo drałują do góry. I nawet o dziwo nie było tam zbyt wiele narzekania w stylu nie dam rady, daleko jeszcze i tak dalej. Lecimy to lecimy, no. Więc jeżeli chodzi o takie rodzinne wypady, naprawdę bardzo wam polecam. Jest bardzo mega sympatyczny ten szlak. Ja myślałem, że ruchome walicie te z galerii. Fajna deska tarasowa. To co z lasu było wyjście płatne, taki tarasik, to na Łysej Górze. Ja tam nie byłem. Wyjście poszły, że ja nie generowałem już tam kosztów sztucznych. Bo przy klasztorze to musi być drogie. Tam się dopiero dudki muszą zgadzać. Kolejna tabliczka. Jesz sympatyczny, jesz. O, sympatyczny. Natala jest i jest. A tu znowu nornica. O, nasze podłapie do nornicy. Dokładnie. To co sympatyczny jest. Nornice nam przekopują ogródek, właśnie taki. Tylko nie wiem, czy jakieś inne, bo to jest jakaś nornica ruda, może tam są jakieś inne. Skakuj, wysokie te stopnie, co? Damy radę. Jeszcze tylko chwilka. A wtedy też szybko zbiegaliśmy stąd. Mi się wydaje. Patrz, jak drzewo próchnie. Nie. Ale gołoboża. Co? No dziwne.
No, po tym to nie będzie się dało biec. Bo można się wyglebić, krzywdę sobie zrobić. No tak, to już teraz możecie się bawić. Tylko uważajcie lepiej. No, widzicie, wyślizgane. No, śliski. Ostrożnie, Natalko, wiesz? Idź normalnie, bo to jest dosłownie moment. A tu są takie, wiesz, ostre krawędzie. Jak się kością uderzy w taką ostrą krawędź, to masz po chodzeniu. Troszkę boli. No, trzeba przyznać, że szlak taki jedyny w swoim rodzaju. Jakby iść jakimś żlebem. No. Chodźmy, chodźmy. Już naprawdę niedaleko. Ale jak się te skały niektóre błyszczą pod światło, aby były... Aż zrobię, może będzie widać na zdjęciu. O, tu już będzie ta gołoboża chyba. No, tu już będzie szczyt. Tam jest taki pseudotarasik, trzeba tam wyjść do góry. No i mamy szczyt. To nie tu na Łysej Górze, a tu jest Łysica. Tutaj jeszcze wam wrzucę małe takie wyjaśnienie, ponieważ często z tym nazewnictwem są problemy. Należy tutaj rozróżnić Łysicę, na którą teraz wychodzimy, od Łysej Góry, która ma wysokość 595 metrów nad poziomem morza, i zamiennie stosuje się również nazwę Święty Krzyż, Łysa Góra, Łysiec. Generalnie jest ona zlokalizowana w rejonie klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej i tam wejście na samą górę jest bezpłatne, natomiast wejście na gołoboże z punktem widokowym, z takimi barierkami, już jest osobno płatne. No, tu jest gołoboża, a tabliczka ze szczytem jest tu po prawej. No i tutaj już jesteśmy przy samym szczycie. Najpierw mamy te gołoboże na Łysicy, potem samą Łysicę, a kawałeczek dalej skałę Agaty, bo przypominam, że tutaj mamy dwa wierzchołki. Żałuję tylko, że nie doczytałem wcześniej, bo na mapkach widnieje takie coś jak schron na Łysicy. No i to jest jakaś grota czy coś? No nie wiem. Może bym tego poszukał, gdybym o tym wcześniej wiedział, ale może następnym razem. Ale rumowisko skalne. Przejdź co tamtędy, wiesz? Ostrożnie jakoś. No uważaj, bo to śliskie. No i tu już wystarczy, bo dalej i tak nic nie zobaczysz. No. Możesz sobie stanąć tam za tym. Od tej strony przejść tu, od tej. Ci zrobię zdjęcie. O, tam widzisz takie płaskie. O, tam sobie stań, no na tym. Nie, tam gdzie jesteś. No,
Tak, bo tam dosłownie kawałek masz wyszołek. Co? No, Lucia też tu idzie. Aha, tam? No dobra, uwaga, Olenka. No. I Olusia tutaj przejdzie. Tędy się idzie, Oleńko. No, idziesz tu, Olusia, też na zdjęcie? Tu mogłaś przejść, na wprost. Tutaj, tędy. Tylko musisz się trzymać tych kamyczków. No, tam. No. Trzymaj się cały czas tych kamyczków po prawej, bo jest ślisko, widzisz? No, może być. Czekaj. No nie, czekaj, bo ja to muszę cię tak uchwycić tam. Stój. O, uwaga. Tak, stań jak stałaś, może być. I cyk, i jeszcze w pionie jedno. Super. No, to chodź. To wróć sobie tędy. No, spróbuj. Widzisz, jakie tutaj... No, parze kakasza tutaj na tym. Jakie to wszystko zerodowane, fajnie widzisz? No. Zrobię jeszcze zdjęcie tej erozji, bo fajnie wygląda. I teraz idziemy tam dalej. No chodź. Uważaj, nie zatrzymuj się tak w miejscu, bo ktoś idzie za tobą i się może wywrócić nagłym hamowaniem. No idziemy teraz. Te 30 metrów na szczyt. Ale szlak był też odnowiony, w sensie te znaki, nie? Oznaczenia szlaku nowiutkie, czerwone. Chodźcie, bąble. Widzicie, pod krzyżem jest sam szczyt. Łazimy. Jako, że dotarliśmy na szczyt, postanowiłem jeszcze wrzucić tutaj dwa zdania komentarza. Tak jak już wcześniej mówiłem, Łysica ma wysokość 614 metrów, a w zasadzie dwa wierzchołki o wysokości 613 i 614. Jest to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i należy on, tak jak mówiłem, do korony gór Polski i jest jej najniższym szczytem, a więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z koroną gór Polski, jest to, myślę, idealny pomysł. Jak zapewne zauważyliście, Łysica w całości porośnięta jest lasem, w dolnej części był to las jodłowo-bukowy, natomiast partie szczytowe porośnięte są jodłą. Ciężko jest tutaj mówić o jakichś tarasach widokowych, generalnie dopiero na szczycie pojawia się taka niewielka polanka, z której cokolwiek widać. No, jeżeli ktoś się interesuje troszkę geologią, to Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Jak zapewne zauważyliście, szczyt Łysicy pokrywają gołoboże.
No i jest to rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej, która składa się z redeponowanego rumoszu skalnego, w którego skład wchodzą gruzy, głazy lub inne większe bloki skalne, czyli krótko mówiąc takie rumowisko skalne, które powstało wskutek procesów erozyjnych, głównie były to procesy mrozowe. No i jak już na początku powiedział się A, teraz trzeba powiedzieć B. Jesteśmy na szczycie i tutaj znajduje się taka budeczka, w której znajduje się pieczątka nie z nikim innym jak z Babą Jagą. Widzicie, łysica, Baba Jaga, wszystko się zgadza. No i generalnie na tym zakończyłbym film, gdyby nie to, że w drodze powrotnej będzie standardowa już procedura, czyli zbieganie z córkami po szlaku. No i cóż, spotkaliśmy również jedno ze zwierzątek, które były przedstawione tam na tablicach, tak więc jeszcze chwilka cierpliwości. Co? Trochę za dużo, ale... Trochę za dużo, chodź. Jak pójdziemy sprawnie na dół, to pół godzinki jesteśmy na parkingu przy klasztorze. A daj. Ale tu nie gonimy tak jak normalnie. Potem jak schody, to może, ale tutaj nie. No tutaj była fajna ta gołoboża tu. No. Nie no, powiem szczerze, że to rumowisko super wygląda. No. Tu trzeba jeszcze uważać na jedną rzecz, żeby na przykład noga gdzieś z rozbiegu nie wskoczyła między kamienie, bo można sobie kostkę na przykład uwalić. No, fajnie, fajnie. Schodzi się łatwiej, aczkolwiek jak bardzo długo schodzisz, to też nie jest to takie proste. Pamiętasz, Oleńko, jak ci nogi bolały, a większość schodziliśmy ostatnio. Zaraz przed kolankiem, nie trzeba go szukać. Ale ja go nie... Ten kamień znajdziecie sobie może lepszy, jakiś niżej, bo to jest straszny kawał, trzeba go nieść, to będzie news. Kamyczek na pamiątkę to się bierze jakiś malutki. Do woreczka strunowego podpisać ten i ten dzień. Tu musimy w prawo, bo chyba szlak idzie tu. O! A, no, ja tupnąłem dwa razy i przestanie. Tu musimy, tędy chyba, bo tam za dużo tych. Kora jest miękka. Chyba, że nie zostaje. O, tu jesteś. Tak poszli na wprost.
No tak, żeby chodź. Idziemy. Jest dużo takich trójaczków tutaj. To był trójaczek. Ewentualnie może jakiś gołębek fioletowy, ale ja taki nie zbieram, więc mówię, jak nie jestem w 100% pewien jakiegoś grzyba, to go nie piorę, bo można sobie zepsuć wątrobę albo się zatruć, albo żeby brzuszek bolał i pogoni kogoś zemsta Montezumy. Zielony? To na pewno jest kamień? No właśnie, nie. Chyba nie. Nie. Ale tu były takie małe. Jak chcesz, to takie małe są dobre. Tylko jakby był jakiś na przykład taki, o, tu masz taki malutki i jest różowy. Ten tutaj, o no. No zobacz go sobie. Czy ma kolor jakiś różowy taki? No i już by było. A tamte wielkie to już nie trzeba, naprawdę. Dobra. To wybiorę, czy wszystkie wezmę? No dobra, wybiorę sobie któryś z tych, wezmę wszystkie. Duże. Nie, dwa wystarczą. Dwa kamyczki, pamiętaj, każdy kamyczek to jest więcej niesienia. A po drodze się znajdę. O, tu jest hopka. O. No dawaj. Ale to wysokie. Wysokie te stopnie. Czyli jak malutkie dziecko bardzo, to ciężko mu tu iść. Ma krótkie nóżki. A widzicie? Wam jest teraz łatwiej tu iść jak kiedyś. Jak miałeś 5 lat, to wolniej to szło. O, ten jest ładny. Do ogródka by był. Ten? No, ładny do ogródka taki. No. Ten. Ten? No. To stań na nim i podnieś go do góry. Chodź, idziemy. Nie, nie. No. Zaczyna się szaleńczy bieg po skałach. Tradycji stało się zadość. Widzisz? Biegnie, biegnie, biegnie. To nie myszka, to nornica. No. Tutaj była. Tutaj. Tu przy tym. Tam się schowała przy tych listkach. Musimy chwilę popatrzeć. O, biegnie tu do nas. Mama, chcesz jeszcze widać. Wiedziałam, że
i wbiegła do nory. Tu ma norę, widzisz, popatrz. Tu ma swoją norę. Ta ma dziurę. Znaleźliśmy ją, widzisz? Udało się. Nie drocz się. Może też zobaczą. Biegła i wbiegła do norki. Zatrzymała się przy kiju, podeszliśmy i przebiegła dalej do norki. No i będziecie to karmić tak jak koty. Czyli albo tak, albo nie. No. Co, idziemy? Fajna taka. To. Tak, dokładnie. Taka se tu biegała. I wbiegła tam do nory. Trzeba było patrzeć. My chociaż biegnęliśmy. Zobaczyliśmy, co nie? Nie biegnęliśmy, tylko biegliśmy. No nie sądzę. Myślę, że prędzej tutaj płynęła woda i wyżłobiła takie rowki. Po malutku trzeba. O! Będzie fajnie, nie? O, właśnie tu słyszałem. Co? Mysza? Tu jest, widzę ją. Widzicie? Mysza, tutaj. No jest. Ale mamy dzisiaj szczęście. Nie wolno kijem, zostaw ją. Poczekaj, poczekaj. Zostaw ją. Zostaw ją. Wlazła do nur. Do nurki. To była ta sama, bo ona tam weszła, kochanie. Widzicie, jak dzisiaj mamy... O, znowu tam pobiegła. Sam tu, pod spodem siedzi sobie teraz. No, to są norniczki. Zostaw już, zostaw, chodźcie. Już żeście tych nornic się naoglądały, wystarczy. No to biegają tam, to za chwilę widzisz, będą następne nornice biegać, jak tu widziałeś się, to będą następne. No, tam cała rodzinka tych nornic biegała przed chwilą. Tak, pełno było. Ja widziałam z każdej strony. No, schodzi się po takiej fajnie. Podobne deski były w jastarni. One mają tu pełno pokarmu. To grzybka sobie zjedzą to. No bo tam było. A tu masz, popatrz. Żuk gnojnik. Masz go na rękę? Żuczek gnojnik, chcesz go na rękę? Żyje, chodzi. Nie, to nie chcę. No masz. Ale fajny. Żuczek gnojnik, patrz, się błyszczy fajnie. Tobie to wszystko toksyczne wydziela. To są te. Patrz. Popatrz jak tu, o. Patrz jak fajnie tu pta. No. Mogę pogłaskać? On chyba nie lubi głaskania. Bardzo mi lubi. Dobra, puśćmy go tutaj, niech... Chodź, chodź, taki ma gust właśnie. Że klocka pcha do ust, no. Nie wiem, kto to wymyślił. Taka bajka? O matko. To było ta o zwierzę.
Pokazują o tu to zwierzęta. Tam pokazują mu zwierzęta. Ale to było nudne, bo było bardzo krótko. No. 5 sekund. Uwaga. Albo nawet trochę więcej. Ale to nie jest takie nudne. Tylko tam była ta piosenka. I tylko żuka chciałyśmy zobaczyć. Bo nie było nic lepszego. No trzeba nie kopać. No trzeba uważać, rozchodzimy zaraz. No niedobry kamyk. Nie, ma taki pasek. Ma taki pasek, no. Stawimy go. Żeby sobie żyły. Ale no kamienie nie żyją, no bez przesady. Nawet masz rezerwat w Perzowa Góra Przyrody Nieożywionej, to gdzie ci kamień żyje? Kamień to mierny minerał, który sobie leży i eroduje. O, mamy kolanko, bo jest taki zakręt o 90 stopni. Ja mam lepszego minerału. Fajne. Wyrzucę te wszystkie, bo one pomylę się jeszcze, co nie? Ty się nie... Patrz, jakie paty takie. W porównaniu do tego. Pa! Jest i kolanko ponownie. Mama musi być wysłuchać. Mama się prawie raz... Ale... Mama się raz... Osa tam lata. Drogo. To nie kamień. To był śmieć. Niestety prócz kamieni są tu też śmiecie. Ktoś wyrzucił, widzisz. No niestety. Niestety, ale ludzie często wyrzucają i zostawiają po prostu śmieci po sobie. Tu trzeba pomału, nie, tu trzeba jeszcze pomału. Bo tu są, wiecie co. Może to za karę? Tu uważajcie, bo to śliskie są te kamyczki. Zapnij sobie to. Oleńko. No spada ci, bo nie zapiłaś, a po to masz. No nie weszło. O. Uważajcie, bo to są wyślizgane kamyki.
i hop! I zwalniamy. Gdzie mama? A ja tam. Idzie, idzie. Szybko. Przestraszyła się tych nornic, bo nie chce sama zostać z nornicami w lesie. Przyspieszyła. Tak. No, kompasa też tak uważa. Ile ja nornic widziałem na naszej wycieraczce przyniesionych. Kompasa po prostu to przynosi jako trofeum, żeby pokazać, że jest dzielnym kotem, który pilnuje terytorium. Ją mnie łapaj, no łowna jest pieronica. Strasznie łowna. O. No tu tak. I śliskie. Patrzcie, jak się tutaj dobrały. Pewnie nie jedna nornica tu goni. Się dobrały do tego próchna. A to one tu robią? Nie, no to masz. Ci próchnie i owady tam są w środku. Gdzieś tu jest pełno dziurek. Drewnojady jakieś. Larwy. Te nogi. No też. Takie. Procionki. O, zaraz będzie. Idźmy teraz tu lewą stroną. To tu. A, to tu możemy. Raz. Myjeni się w oczach. Raz. I już koniec. Popatrzmy teraz na to źródło. Zobaczmy, czy tu wolno pić. Najpierw poszukajmy tabliczki, bo kiedyś była taka tabliczka. No i tu ktoś jeszcze wcześniej kosił, wiesz? A czekaj, a tam jest jakaś niebieska tabliczka. Zobacz, co jest pod tą niebieską. Zobacz z ciekawości. Nie no, zobacz. Co tam jest na tej niebieskiej? Co? No niebieska, tak? A, kosił tutaj, bo wpadało wszystko do środka. No, zobaczcie sobie. Ale smaka.
Ale zimna. Smacznie na to, nie? Mama mnie oblała. Smakuje dobrze. A czy wolno to pić, to już jest... Nie. Mama, mogę mieć mokre buty? Nie. Ale smacznie. Dobra. No. Smaczna. Tak mi się piściało, że... Oby to była rzeka Serafa, to bym też wypił. A jeszcze załyczę. A my pójdziemy tam niżej, bo tam jeszcze jest takie odbicie. Jedno na... Tu po prawej coś jeszcze było, pamiętam. Piękny jest. Najpiękniejszy. Może agat to był taki minerał. O, już tu też jest wejście do Puszczy Jodłowej. I jest tutaj miejsce masowych straceń. Patrz, najstarszym parkiem narodowym utworzonym na świecie jest park Yellowstone. Największy park narodowy Grenlandii. O ja! Park narodowy. No tak, bo u nas jest 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. To park narodowy jest jeden większy trzykrotnie od Polski. To olbrzymi park narodowy. Olbrzymi? No. Tu się zostawię, to zobaczymy. No zobacz sobie. Bóg honor ojczyzna w hołdzie żołnierzom. Osiemdziesiąt uczestników walki. No i tutaj jeszcze przy wejściu do samego parku są takie miejsca pamięci, pomniki upamiętniające masowe mordy hitlerowskich Niemiec na okolicznej ludności, na żołnierzach AK. Jest tego tam troszkę więcej, ale my całości nie przeszliśmy. Natomiast jeżeli ktoś chce, to jest tam cała mapka i można obejść wszystkie te miejsca, tak? A ja tutaj w tym miejscu już kończę. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. No i co? Do zobaczenia wkrótce, w następnym odcinku. Hej! A no i oczywiście prawie zapomniałem, ale na koniec spostrzegłem, że nie wrzuciłem Wam jeszcze tutaj przekroju wysokościowego. Jak widzicie, do pokonania mieliśmy tutaj raptem 4 km, w pionie do góry wdrapaliśmy się 250 metrów, 250 metrów również zejścia, co nam daje 500 metrów przewyższenia, więc myślę, że jest... Spoko wycieczka, no i teraz już końcowy hejnał, lecimy.